Dzień dobry, Sabina Wolter, Love Intimacy Coach. Pomagam przede wszystkim kobietom w dojściu do ich pełnego potencjału cielesnego, w połączeniu ze swoją intuicyjnością, autentyczną potęgą i orgazmiczną manifestacją ich wielkiego potencjału. Pracuję jednak też z parami i czasami bardzo interesującym pytaniem, jakie się pojawia na naszych spotkaniach, jest coś, co myślę, że dotyczy większości par. I rozmawiając z moimi znajomymi, rozmawiając z moimi klientkami, klientami i z moich własnych doświadczeń, przytoczę teraz kilka rzeczy, które są ciekawymi obserwacjami, bo dzisiejszy odcinek dotyczy libido, różnic w libido, żeby było jasne, gdzie jedna osoba chciałaby więcej i bardziej, druga osoba nie potrzebuje tego, bądź chce mniej i mniej intensywnie. I ta dynamika nie jest stała, co ciekawe, bo zwróćcie uwagę, gdy się zakochujecie w sobie, to przeważnie ten sex drive jest bardzo wysoki u obu osób. Później on się z czasem wycisza i zmienia. I to nie jest nic złego, to jest bardzo naturalne, bo taki wysoki stan zakochania, gdybyśmy w nim byli non-stop, to szczerze mówiąc, jest bardzo obciążający dla ciała i organizmu. Jest to po prostu na długą metę niezdrowe. Pamiętajcie, że zarówno te ekstatyczne stany, jak i traumatyczne stany dla ciała są obciążeniem. To jest stres, to jest presja. I ono musi sobie z tym radzić. Więc abstrahując już od kwestii zakochania, to każda para ma swoją dynamikę. Każda para ma swój indywidualny taniec, który prowadzi między sobą, gdzie partnerzy tak naprawdę wpływają na siebie i wzajemnie przenika się ich energia. I są różne czynniki, które wpływają na to, że w danym momencie trwania tej relacji libido jednej osoby może się zmienić, bądź obu osób może się zmienić. I weźmy przykłady z życia. Na przykład urodzi się dziecko. Na przykład ktoś straci pracę. Na przykład w relacji jest kryzys i partnerzy tak naprawdę nie wiedzą w tym momencie, czy chcą być ze sobą, czy nie. Ktoś zaczyna chorować. Starzejemy się. To są wszystko czynniki te i masa innych, które wpływają na to, jak bardzo duży apetyt mamy na seks. I celem tego wideo nie jest to, żeby pokazywać jakieś sposoby na to, co zrobić, żeby te libido dopasować do siebie, bo czegoś takiego nie ma. Nie ma jakiegoś uniwersalnego środka, który pokażę, podam, przekażę i o, macie, i teraz będzie to działało. I mówię z własnego doświadczenia, jako kobieta, która jest w wieloletnim już związku i która dba o ten związek i która jest w związku z mężczyzną, który również dba o ten związek. Jest kilka czynników, które nam w tym bardzo pomagają i o tym powiem później, jako taki sposób i zaproszenie dla Was, którzy mnie oglądacie, może do przemyślenia, powielenia i wykształcenia własnego, a jeżeli to nie będzie z Wami grało, to jest też całkowicie okej. Natomiast, żeby lepiej zrozumieć i lepiej funkcjonować w relacji, w której są różnice w popędzie seksualnym, są różnice w libido, w apetycie na seks, na pewno warto spotkać się gdzieś po środku. I przez to nie mam na myśli kompromisów. Absolutne, wielkie, ogromne nie dla kompromisów. Jeżeli zdarza Ci się, mi dawniej w poprzednich relacjach się zdarzało i przykre to, ale na początkach mojego obecnego związku również, przekładać trochę potrzeby partnera nad własne, dopasowywać się odrobinę w imię spokoju, żeby było ok, żeby nie było kłótni i moje ulubione, żeby nie zrobić mu czy jej przykrości. Okay? Jeżeli tego rodzaju kompromisy gdzieś tam w Waszej dynamice istnieją, to szczerze mówiąc, to jest środek na bardzo przykrą porażkę w związku. Kompromis jest takim układem, w którym obie strony są równo niezadowolone. Jest jeszcze bardzo ciemna strona kompromisu, bo z jednej strony robi się takie coś po to, żeby służyło to jakiejś wyższej intencji spokojowi, żeby kogoś nie zranić, żeby komuś nie zrobić krzywdy, więc ja to przemilczę, ja to udźwignę, a
cieniem czegoś takiego i konsekwencją takiego zachowania jest to, że druga osoba nie ma kompletnie pojęcia, co robisz. I że tak jak jest, jest okej. Okay. Więc utwierdza się w przekonaniu, że tak jak jest, jest okej. Okay. Blokujesz ją od koniecznego dla niej dyskomfortu, dzięki któremu wzrośnie w tej relacji, z którym będzie mogła, czy mógł się skonfrontować, wyrobić własne zdanie i wzrosnąć na tym. Relacje są też po to, żebyśmy się trochę triggerowali czasami. Znowu, ja wiem, że to, co mówię, może być bardzo łatwo przeniesione na toksyczne pole, na czym może wyrosnąć bardzo toksyczna dynamika, bo Sabina Wolter przecież właśnie dopiero co powiedziała, no nie, żeby nie chronić ich od bólu, więc nagle zaczynamy robić coś takiego, że hej, słuchaj, nie, ja, mi nie podoba mi się w tobie to, nie podoba mi się tamto, nie podoba mi się to i to i sram to. I no zrób coś z tym, żebyśmy byli oboje zadowoleni, no nie, bo Sabina Wolter tak powiedziała. Nie, tak nie powiedziałam. To samo zdanie, ta sama rada, jeżeli przeniesiona do relacji, w której oboje partnerzy mają w takiej ogólnej intencji rozwój, bliskość, intymność i jest między nimi dużo zrozumienia i otwartości, ciekawości, to ta sama rada tak naprawdę będzie działać świetnie, bo pogłębi ich komunikację, pogłębi ich bliskość wzajemną, zrozumienie i przyciągnie do siebie, a przynajmniej pozwoli zrozumieć ten grunt, z którego wyrastają wzajemnie. I to służy zrozumieniu, podczas gdy ten pierwszy scenariusz doskonale służy dystansowi i porażce. Ale kompletnie już ucinając tę kwestię, chciałabym przejść do tego, co może pomóc właśnie w tym, żeby znaleźć się na tym wspólnym gruncie. Co możemy zrobić i jak się lepiej zrozumieć? Bo jeżeli jesteś w relacji, w której twój apetyt seksualny jest znacznie różny od twojego partnera czy twojej partnerki, a chcecie być ze sobą i macie ze sobą najważniejsze pytanie przede wszystkim. Czy chcemy być ze sobą? Czy ty chcesz być ze mną? Czy ja chcę być z tobą? Razem z pytaniem, czy tak jak teraz jest, tak jak to teraz wygląda między nami, w naszej dynamice, czy tak może trwać do końca naszych żyć i będziemy wówczas szczęśliwi i spełnieni. Ja w tej relacji i ty w tej relacji. Jeżeli macie te dwa pytania ze sobą i na pierwsze mówicie tak, chcemy być ze sobą, oboje to mówicie, a na drugie to, co teraz jest, no nawet jeśli jest okej, no to do końca życia nie wiem, nie sądzę, nie bardzo. Jeżeli macie te dwa pytania ze sobą i odpowiadacie mniej więcej tak jak ja teraz, to warto coś zrobić i zrozumieć się głębiej. Zadajcie sobie szereg pytań, bardzo kluczowych pytań. My z moim mężem zadajemy je sobie bardzo często. Często zapraszam go właśnie do takich rozważań, bo to jest dla BHP związku. To jest odświeżanie waszych wzajemnych położeń względem siebie, żebyście wiedzieli, czy w ogóle stoicie po tej samej stronie. Czy nie stoicie przypadkiem naprzeciwko siebie i szukacie problemów w drugiej osobie. Bardzo pomocnym jest takie postawienie siebie we dwoje naprzeciwko problemowi. Nie, ty masz problem, zrób coś z tym, żebyśmy my byli zadowoleni, ale jeśli ty masz problem, to stoimy we dwoje naprzeciwko niemu i on wpływa na nas dwoje, więc rozwiążmy go razem. I to jest bardzo dojrzałe. I zakładam, że jesteście ludźmi, którzy idą właśnie w ten sposób, rozumują w ten sposób i dla was właśnie seria tych pytań, które teraz podam, może bardzo służyć. Po pierwsze, spytajcie się siebie, co to jest seks? Ja wiem, że to pytanie może brzmieć dziwnie i trochę wręcz infantylnie, ale spytajcie się siebie, co to jest seks? Co to dla mnie jest seks? Gdy myślę seks, to co myślę? Możesz się zaskoczyć, bo twoja definicja tego rzeczownika dla twojego partnera czy partnerki może być zupełnie inna od twojej. Mówicie o tym samym, ale możecie mieć zupełnie inne obrazy i odczucia. Seks dla kogoś, kto był na przykład nadużywany seksualnie, kto był molestowany, jest skojarzony z zagrożeniem, z niebezpieczeństwem. Seks dla kogoś, kto jest w bezpiecznej, ciepłej, bliskiej relacji, jest często związany z jakąś ekscytacją, z budowaniem intymności. Jeżeli takie dwie osoby zaczynają rozmawiać o seksie, zgrzyt jest gwarantowany. Dlatego to jest takie istotne, żeby rozmawiać. O tym, jak wygląda
udana i nieudana komunikacja, już też mówiłam niejednokrotnie i załączam też do jednego tutaj z rogów film o tym, kiedy komunikacja działa, kiedy nie. Natomiast bardzo sugeruję naprawdę przemyśleć, co to jest seks. Powiem przykład. Najlepiej na życiu. Gdy rozmawiam o tym z moim mężem i cofnę się o jakieś 4 lata wstecz, powiedzmy, gdy ja myślałam seks, to myślałam, że on mnie rozumie. Gdy on mówił seks, to myślałam, że ja go rozumiem i nasze definicje były inne. W domyśle dla mnie seks to był akt takiej cielesnej rozkoszy, taki, który mnie wprawia w takie po prostu taki piękny, płynny stan, w którym się czuję po prostu bogińsko, gdzie niesie mnie to po prostu całymi dniami i ładuje energią i łączy z moim najwyższym potencjałem. Jak siła życiowa, jak oddychanie, jak coś, czego potrzebuję po prostu do tego, żeby czuć się w ten sposób. Dla mojego męża to było coś innego. To był wyraz wzajemnego przyciągania i którego finałem był właśnie akt seksualny w łóżku i przyjemne, cudowne odprężenie potem. Takie budowanie więzi. I to w odczuciach jest podobne, ale nasze definicje były inne. Dlatego to jest istotne, żeby sprawdzać, co to jest. Najczęściej i najpłyciej seks rozumie się jako taki akt, w którym jedna osoba z penisem penetruje drugą osobę w którejś z otworów jej ciała i w momencie, gdy ta jedna osoba dochodzi do ejakulacji, niekoniecznie orgazmu, ale ejakulacji, pewnie z orgazmem, to wtedy ten akt się kończy. I to jest obraz, jaki pewnie mamy, większość z nas, gdy myślimy seks. Taki automatyczny obraz i podziękuję pornografii za to. Ale głębsza definicja, którą musimy już świadomie sobie uformować, ona leży w naszej gestii, dlatego trzeba się siebie pytać, co to jest seks. I drugie ważne pytanie, kochani, co to jest miłość? Nadal możemy mieć zupełnie różne odczucia i zupełnie różne wyobrażenia o miłości. Jaka ona jest? Co to dla mnie znaczy? Co wtedy czuję? Co ja wtedy myślę? Czego wtedy pragnę? Z pytań, które ewoluują z pytania o miłość i seks jest, jak pokazuję, że kocham. Jak ja pokazuję, że kocham. Jak ja pokazuję, że pożądam. Znowu odpowiedzi mogą być inne, bo nasze języki okazywania i przyjmowania miłości, one są różne. Jedna osoba będzie pokazywać, że kocha poprzez to, że jak wsiądziesz do samochodu, jesteście po spotkaniu, to napisze ci SMS-a, nie zapomnij zapiąć pasów. Inna osoba wyrobi sobie rytuał, że codziennie wieczorem będzie ci mówić kocham cię. I język miłości jest naprawdę różny, dlatego trzeba się zastanowić, co to dla was znaczy, jak to wygląda, jak to okazujecie, jak chcecie, żeby to było okazywane. I z kolejnych mega istotnych pytań to jest, czego szukam w miłości? Czego szukam w seksie? Co jest tym czymś, co chciałabym wydobyć i dostać poprzez właśnie miłość, poprzez seks. Jeżeli nie odpowiadamy sobie na takie kluczowe, fundamentalne pytania, to zgadnijcie, co robimy. Idziemy za wzorcem, który znamy, a wzorce, które znamy, najczęściej wyrastają z tych czasów, gdy byliśmy małymi dziećmi, mieliśmy parę lat i oglądaliśmy dynamikę związków naszych rodziców lub opiekunów. I tych ludzi, którzy nas otaczali wtedy, nie wyrabiając sobie wzorców, chociażby zaczynając od odpowiedzi na takie kluczowe pytania, idziemy automatycznie w stronę wzorców, które znamy. To jest nasz automat. Dlatego zmiany tych automatów, uwarunkowań, podświadomych przekonań jest takie trudne, bo te dzieje się tak po prostu, z automatu. Czasami się śmiejemy z moim mężem, że jak ja zaczynam być czepliwa, no to mi mówi, o, wychodzi z ciebie Ula. Ula to moja mama. Albo mówi wprost hasło, mamula. Ja wtedy wiem, że potrzebuję zrobić krok wstecz. Przede wszystkim podziękować mu. O, to jest trudne. Dobra, okej, okay, dziękuję ci, że zwracasz mi uwagę. Nie? Daj mi moment, muszę to sobie przemyśleć. Ale na tym to też polega, żeby umiejętnie przyjmować tę krytykę. Natomiast co jeszcze ewentualnie można zrobić, żeby odnaleźć się gdzieś po środku? Apetycie seksualnym. Kiedy odpowiecie sobie na te pytanie, będziecie je rozważać. To nie jest rozmowa na jeden wieczór, ale rozłożona na wiele różnych sytuacji i co więcej aktualizowana. To jest też istotne. Ale gdy odpowiecie sobie na to,
to sugeruję wykształcić sobie jakiś rytuał wspólny, dzięki któremu dowiecie się, kto ile może dać, kto ile może przyjąć, jak możecie wzajemnie przechodzić własne ograniczenia i jednocześnie bezpiecznie szanować własne granice. Ja podam przykład. Jeżeli dla Was ten przykład, a jest bezpośrednio z doświadczeń mojego małżeństwa, jeżeli ten przykład będzie dla Was działał, super, jeśli nie, no wykształcie własny, bo my tak właśnie to zrobiliśmy. No moją inicjatywą, no moją prośbę i serię rozmów, które przeprowadziliśmy później, wykształciliśmy sobie rytuał. Spotykamy się codziennie o 18 po to, żeby uprawiać seks. To był nasz rytuał. Moje potrzeby są bardzo duże, potrzeby mojego męża są inne. Ale gdy zaczęliśmy ze sobą rozmawiać, okazało się, że tak naprawdę one są bardzo podobne. Ja seks rozumiem w ten sposób, on rozumie w ten sposób, ale one wcale się nie rozmijają, te definicje. I gdy ja mówiłam, że mam bardzo wysokie libido i chcę po prostu codziennie, dla niego to brzmiało trochę... Nie wiem, jakby to ująć, żeby to nie zabrzmiało źle. Dla niego to brzmiało trochę jak wyzwanie. Ale nasze seksrandki pokazały wyraźnie, że dla mnie rozkosz ma znacznie więcej odsłon, smaków, dróg, poprzez które można do niej dojść. Niesie mnie znacznie dłużej, wyraźniej, intensywniej, jest tak dla mnie produktywna później, jest taka wysoce wibrująca, taka boska, że mój mąż odczuł niesamowity przywilej, mogąc mi ją sprawiać. On sam z kolei zaczął trenować i tu panowie, jeżeli mnie oglądacie, to również spróbujcie, znajdźcie dla siebie trenera, czy coacha, czy terapeutę, mentora, kogokolwiek, żeby zacząć trenować tak zwane orgazmy bezejakulacyjne, dzięki czemu energia męska pozostaje w ciele i nie rozprasza się tak właśnie po ejakulacji. I można dochodzić więcej, i częściej, intensywniej, wielokrotnie. I to jest mega fajne. Okazuje się, że to wyzwanie, to zobowiązanie nasze wzajemne pracowało dla nas fenomenalnie. I to było nasze wspólne doświadczenie. Jeżeli ono pomoże Wam, parom, które mnie oglądacie, kobietom, które mnie słuchacie, mężczyznom, którzy mnie słuchacie, to świetnie. A jeśli nie, to okej, wykształćcie własne. O to właśnie chodzi, żeby zainspirować się do tego, żeby poszukać sposobów, które będą pracowały dla Was, z których będziecie się potem mogli rozliczać dosłownie i sprawdzać, jak to Wam służyło, czego się o sobie dowiedzieliście. Czy te definicje o miłości, seksie, pożądaniu wciąż są aktualne, czy może jest coś nowego? I później będziecie mogli ewoluować dalej. Ufam, że przynajmniej coś z tego wideo wniesie coś ciekawego i nowego do Waszych dynamik, w Waszych relacjach. Jeśli nie, to jest też całkowicie okej. I dziękuję, że jesteś ze mną do tej pory. Jeżeli jesteś kobietą i chciałabyś wejść głębiej, zgłębić swój potencjał, swoją seksualność, swoją komunikacyjność, byś mogła, tak jak ja zapraszam mojego męża, tak i Ty zapraszasz swojego partnera do takich eksploracji, odkryć, zobowiązań i rozkosznych, cudownych dni, to spotkaj się ze mną, porozmawiajmy, albo ja i Ty, albo Ty i któryś z moich coachów i zobaczymy, czy moje procesy, moje warsztaty są dla Ciebie, jeżeli będziesz chętna spróbować, zrobisz mi wielki przywilej. Jeśli nie, to też całkowicie okej. A ja tymczasem życzę Wam przyjemności, soczystości, słodyczy i dobroci. Do usłyszenia, do zobaczenia.